Witam was kochani, tutaj znowu Rostuś. Witam was dzisiaj w Norymberdze, a znajdujemy się na ulicy Bayernstrasse 100, a za mną słynna sala kongresowa, gdzie odbywały się zjazdy NSDAP w latach 1933-38, a Norymberga miała być idealnym miastem Hitlera. Ja kochani, teraz postaram się wejść do środka, widziałem jakieś wejście, pewnie będzie trzeba kupić bilecik i co? Postaram wam się pokazać tą całą tutaj historię, jak to wszystko wyglądało i co tu się ogólnie odbywało, co Hitler tutaj robił, co Hitler miał na myśli, budując swoje idealne miasto w Norymberdze. No i kochani, jestem przed głównym wejściem do sali kongresowej w niemieckiej Norymberdze. Możecie sobie wyjechać z dworca głównego S-Bahnu numer 8. Jest to około 9 przystanków, wiecie, 12 minut, cena za bilet to około 3 euro, nie pamiętam już. A co to w ogóle jest ta sala kongresowa? Jest to największy do dziś zachowany obieg z okresu narodowego socjalizmu. Została zaprojektowana przez Ludwika Franza Ruffa i było to główne centrum kongresowe NSDAP i mogła pomieścić docelowo 50 tysięcy osób. Budynek ma 39 metrów wysokości i 205 metrów średnicy. O. Dokumenty centrum. No i nic, ja teraz wejdę do środka, kupię bilecik i pokażę wam, co tam w środku może dać. A tu jest ten cały kurort Hitlera, jak to wyglądało. Tutaj mieści ta sala kongresowa i tu są te wszystkie pola, które na licznych filmach hitlerowskich możecie zobaczyć, gdzie odbywały się wszystkie zjazdy. No i kochani, weszłem do środka. Tu są kasy, można sobie kupić bilet w cenie 6 euro. Ale chciałem jakieś takie szczęście, że wszystko jest za darmo. Dostałem również audiobooka w języku polskim, którą gdzieś sobie można słuchać przy różnych ciekawszych atrakcjach. Nie wiem, z jakiego powodu ci stawia się za darmo, pani mi nie wytłumaczyła. No ale cóż, udało się, jest z Afrikera i pasuje. O, zobaczcie, hala kongresowa. Zeppelin to pole również, Stadion Narodowy III Rzeszy, który był pomysłem i wzorowany na stadionie Panitekosu Ateny z tamtych lat. Tu jest Grosztrasse i to wszystko również tam wkrótce pójdę. Zaczynamy drogę tutaj, wchodzi się do góry, tu jest główne wejście, jest audiobook i zaczynamy zwiedzanie Kongresu III Rzeszy. Armata i żołnierze naziści Rzeszy, a tutaj tak zwani Hitlerjugend, czyli najmłodsze bojówki Hitlera. Powiem wam, że to muzeum jest tak troszkę wzorowane na Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym również byłem w Warszawie. Taka sala kinowa. Przechodzimy dalej. Wszystko jest w języku niemieckim. Zobaczcie. Niemieckie marki z okresu II wojny światowej. Również wojska. A tutaj Berlin. Pod łukiem trofialnym w Berlinie. Również jakiś zjazd, pochód żołnierzy Wehrmachtu. Wszystko niestety w języku niemieckim, już powiedziałem, obóz w Dachau, do którego również będę próbował pojechać. No a teraz dzięki kierowcom jakieś widoki, jest jakieś osiedle mieszkalne. Jako wódz i przywódca narodu i III Rzeszy. Zobaczcie, w jakim postawnym kroku idzie, a za nim wszyscy inni ważni niemieccy urzędnicy, również generałowie. Zobaczcie, tutaj również zdjęcie z przemarszu III Rzeszy w Monachium, a tutaj Norymberga 10 września 1935
roku, jeszcze wszystko przed wybuchem II wojny światowej. Zobaczcie, muszę umierzyć ci rzeszy. To idealne. Tutaj zdjęcie ulicy człowieka, który za chwilę zostanie odstrzelony przed oficera SS. Transport więźniów do obozów zakłady. Tak wyglądały, jak jechali pociągami. O kilkadziesiąt godzin w spartańskich warunkach. Tutaj doły, gdzie zakupywano ciało. W latach swojej świetności po wojnie, widzicie, tu jest to wejście główne, tu jest S-Bahn, a ja teraz pójdę sobie tutaj, obejdę to tak całe i pójdę na Grossstrasse. Zobaczcie, teraz stoję w głównej mównicy, tutaj była mównica Hitlera, tutaj przemawiał on do swoich podwładnych. Jak mówiłem, kompleks mógł mieścić około 50 tysięcy ludzi w czasach swojej największej świetności. Dobrze, kochani, już idę do wyjścia. Zobaczyłem wszystko, co takie najważniejsze tutaj było można zobaczyć. Idę teraz zobaczyć inne atrakcje związane z tym kongresem, bo to był cały kompleks. Jeden z największych placów, gdzie odbywały się zjazdy, Grossstrasse i inne parę rzeczy. Zobaczymy po prostu, gdzie mi się teraz uda dojść, bo jeszcze chcę do sądu dzisiaj skoczyć proces norymberski i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie czasowo. Trzymajcie się. No i tutaj zobaczcie sobie, jak wygląda jeszcze ta sala kongresowa z początku tak zwanej Grossstrasse, czyli wielkiej drogi. Również projektu i pomysłu Adolfa Hitlera. Ma ona prawie 2 km długości i 40 metrów szerokości. Miała być to główna oś łącząca tereny zjazdów, miała służyć paradą w Wehrmacht. Biegnie ona jako północno-wschodnie przedłużenie drogi w kierunku zambu w Norymberdze. Miało to stworzyć relacje między rolą Norymbergi w III Rzeszy i czasach średniowiecznych. I tu jeszcze kochani ciekawostka. Tutaj na tym stadionie w Norymberdze odbywały się Mistrzostwa Świata w Niemczech w 2006 roku. Zobaczcie, jak to wyglądało w trakcie budowy. Płyty. A tak to wygląda w czasach teraźniejszych. No i co, jeszcze może trochę parę informacji historycznych byście chcieli usłyszeć. To tak, droga ta prowadziła od hali kongresowej do Marsfeld, gdzie teraz również się udaje. Prace budowlane rozpoczęto w 1935 roku, a ukończono w 1939. No fakt, że wybuchła II wojna światowa, nigdy ta droga nie spełniła swojego użytku, czyli tak jak chciano, do parad wojskowych III Rzeszy, a ostatni zjazd w tym miejscu odbył się w 1938 roku. No a później, jak każdy wie, wybuchła II wojna światowa. Po wojnie droga była używana przez US Army jako tymczasowe lotnisko, obecnie używana jako okazjonalny parking podczas większych wystaw i targów. No i jesteśmy teraz na miejscu byłego Marsfeld, czyli tak zwanego placu marcowego. Niestety nie ostało się kompletnie nic, choć sam plac miał wymiary 955 metrów na 610 metrów, czyli więcej niż 80 boisk piłkarskich. Taka ciekawostka, że słowo Marsfeld stanowi aluzję do obozu Martius w Rzymie. No i co ten Marklas? O, widzicie tutaj taki stary most, jakieś delikatne stare kamienie.
zabudowania. Budowa tego placu ruszyła w 1938 roku, ale nigdy nie została ukończona. W planach było postanowienie 24 wież o wysokości 40 metrów każda. Zbudowano ich jedynie tylko 11 i zostały one zniszczone w 1966 roku. Trybuny miały pomieścić około 160 tysięcy widzów. Na głównej trybunie miał stanąć pomnik bogini zwycięstwa i bogini wojowników. O. A te wszystkie budynki powstały na tym nigdy nie wybudowanym Marsplacu. O, zobaczcie. Jak wszystko rujnowano. Marsfeld. April 67 rok. O. Tak, o. I tutaj miało być ten cały Marsfeld, który teraz stanowi. No co stanowi? Osiedle domków jednorodzinnych. A Hitler miał wobec tego miejsca zupełnie inne plany.